Cześć, lociak z tej strony, witam wszystkich bardzo serdecznie w 6. odcinku serii Haha Hardcore, czyli hardcore na wesoło. Łapeczka w górę mile widziana, a słowo na dziś to zmywarka. I tak, moje drogie, nie dajcie sobie wmówić, że zmywarka jest w waszym mieszkaniu niepotrzebna. Bo mnie też podobno była niepotrzebna. A chodzi co drugi dzień. Także słowo na dziś to zmywarka, którą tak strasznie uwielbiam w moim życiu. Zmywarka jest najpiękniejsza. Słuchajcie, wróciliśmy właśnie z tych cave'ów, z których sobie wróciliśmy. Mam nadzieję, że to mnie nie zabije, bo to by było słabe. Ale no, udało się, słuchajcie, udało się. Tak, trochę rzeczy mamy. Irona musimy sobie przepalić. Ja sobie w ogóle tutaj wrzucę wszystko, co mam w ekwipunku, co mi jest w ogóle, wiecie, takie co mi jest, aha, już mi się więcej nie zmieści, świetnie. Niektóre rzeczy powinnam wywalić, wiem o tym, ale tego nie zrobię, ze względu na to, że mi szkoda mimo wszystko. Także zbiorę sobie ploniki, bo zobaczcie, w ogóle na tej wyrosło rzeczy. Tyle pięknych rzeczy. W ogóle jest głos z gry? Jest, dobra, jakieś tam jest. Także puk. Tutaj już niczego więcej sadzić raczej nie będę. Mi się chyba to nie będzie chciało przychodzić. Chociaż w sumie nie, no. Zasiejemy zawsze, zobaczcie, 27 zboża mamy, to 28, no to kurde. 3 dodatkowe chlebki. Jakie 3? 27 na 3, 9. 9 dodatkowych chlebków. 9 chlebków to może nam życie uratować, moi drodzy. Życie? To dosłownie życie. W cave'ach to bardzo dużo nam robi. 9 chlebków, czy tam 7. Nie pamiętam, na ile to wyliczam. Chyba na 9. 9, tak, 9. Także 9 chlebków to jest bardzo dużo. I zobaczcie, ile nam tutaj rzeczy wyrosło w ogóle. Jakie to jest mega. Wiem, że nie wszystko wyrosło. Cicho. Ale ja po prostu muszę wszystko skosić, bo ja nie lubię. Jak nic nie skoszono, zobaczcie. Będziemy w końcu nie głodni chodzić. Będziemy w końcu nie głodni chodzić, jak to brzmi. A, hashtag nie głodni i hashtag zmywarka. Boże, kocham Minecrafta. Jakie wyznania. Słuchajcie, dzisiaj w ogóle to jest nie mój dzień do nagrywania. Jakoś tak, no zupełnie nie mój dzień, ale w sumie myślę, odpalę sobie tego Minecrafta. W sumie nie mam pomysłu na odcinek, nie wiem co będzie. Ale że przyszłam z tego cave'a, no to na pewno coś tam będzie do roboty. No i już sobie wpadłam na genialny pomysł. Że sobie farmę skoszę. A że zaraz mi braknie nasionek, to sobie wezmę kolejne nasionka. I tak, wiem co będę robić w tym odcinku. Będę się szykować, słuchajcie. Wymyśliłam sobie genialną rzecz, że sobie pójdę do Netheru, nie? Kiedyś mi się udało na hardkorze przeżyć. Za pierwszym razem w Netherze może nie było to zbyt proste i w ogóle, ale nos mnie swędzi. No ale się udało, więc kurde. Więc w czymże problem? Czy ja nie mam więcej? Chyba nie. Co mi jest niepotrzebne? W ogóle może drugą skrzynkę zrobię, będzie prościej. Tak, to było moje krzesło, takie bardzo mądre, zwane. To jest drewno. Autentycznie drewna nie widzę, nie? 4, 8. Dobra, to będzie na cały secik drewniany. Piękny, wspaniały. W sensie na dwie, właśnie skrzyneczki, które sobie od razu postawimy tutaj. I sobie wypakujemy rzeczy, które nam są zupełnie niepotrzebne. Czyli na przykład to. Piękna sprawa. Zobaczcie, jak nam pięknie znowu rosną. Jak pięknie rosną. Pięknie. I tam też rosną, jak pięknie. A gdzie są wszystkie moje kurczaczki? Zabrali kurczaczki, nie dali nic w zamian. A to cwane zombiaczki. Nie. To znowu zaczynam błagać. Dobra, przepalej się. A ja, słuchajcie, zacznę robić mądrą rzecz. Załóżmy, że tutaj sobie zrobię takie ala schodki. Znaczy ja wiem, że to nie będzie nic takiego, wiecie, super ekstra wspaniałego, no ale chociaż o te parę schodków, żeby niżej zejść, żeby nie wykopać się po drugiej stronie naszej jamy. Bo chcę zrobić takie malutkie, delikatne miejsce, w którym mogłabym złamać sobie kilof. Mam kilof, dobra. w którym mogłabym zrobić sobie wejście do naszego pięknego Netheru. Tak, moi drodzy, do Netheru. Pójdziemy sobie, moi drodzy, do Netheru w najbliższym czasie. Ze względu na to, że mam taką ochotę i dlatego, że ponieważ mogę. Dobra, niech będzie, że tak jest dobrze. Jeszcze jedno. Też czuję, że to będzie za nisko. Jakąś pochodnię by się przydało mieć, nie? Też tak myślę. W ogóle ogólnie nie widzę ani ilości FPS-ów, ani nic. W ogóle, raz mi Bandicam widzi Minecrafta, teraz mi nie widział, musiałam nagrywać to nie jako grę, tylko jako obszar ekranu w oknie. Masakra, po prostu masakra. No ale chociaż nagrywa normalnie i wszystko naraz mi nagrywa, więc to jest genialne. Po co ja przyszłam? Po pochodnie, tak. Po pochodnie, panie pochodnie. No gdzie są pochodnie? A tu są pochodnie, dobra, pochodnie. Nie krzyczymy na lociaka. Lociak może sam na siebie krzyczeć, ale nikt więcej na lociaka nie krzyczy, bo nie wolno. Bo lociak jest kochany, tak? Tak, dobra. Kopiemy się na, nie wiem, na 10 kratek. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta? Dobra, na 7. Nie ma co za daleko, bo przecież tyle to kopania będzie. Ja mam czas na takie kopanie. No ale chce się mieć ładnie, nawet na hardkorze, no to trzeba cierpieć. Co tam słychać w ogóle? Takie pytanie z czapy. Zbliżają się wakacje. O, już bardzo blisko do wakacji. Jeszcze, kiedy jest zakończenie? 20 chyba, nie? W czwartek. 21 mamy święto, więc 20 jest zakończenie, a wy to macie 13 czerwca, czyli dosłownie za tydzień, za 6 dni macie zakończenie roku. Ale cwaniaki, wy już pewnie do szkoły nie chodzicie. Dajcie znać, czy chodzicie do szkoły, czy ta 15 nie jest za późno na was, dla was na odcinek, bo ja wiem, że w ciągu weekendu wrzucam o 10 i tak myślę, że no nie wiem. Nie, dobra. Od 21 odcinki będą codziennie o 10. Znaczy, no, będę się starać o 10, póki co mi to wychodzi. Więc jest ok. Aha, ja wiem, czego nie mam na odpalenie portalu. Chyba nie mam. Czy to jest antacid? Oh shit. Gunpowder. Gunpowder, ale gunpowder jest z tego, a ja potrzebuję flinta. I mam jeden gravel. Więc powiem wam szczerze, że jestem bardzo ciekawa, czy to się uda. No kiedyś musi wypaść ten flint, nie? Też mi się tak wydaje, chociaż mogę się mylić. Ha! Wiedziałam, że kiedyś musi wypaść. I jedno to i będziemy mieli zapalniczkę. Pyk. I mamy zapalniczałkę. Teraz potrzebuję tego pięknego obsydianika, którego zabrałam chyba za dużo, no ale to nic. I sobie posadzimy. 1, 2, 3, 4, 5. Nie zmieniło się chyba, nie? Pyk, pyk, pyk. Nie mam czym zablokować, ale to nic. Działa, moi drodzy, działa. It works! Pff, co ja chciałam? A, jakiś cobblestone stairs, więcej cobblestone'a, bo jeszcze chciałabym zablokować wyjście, tak na wszelki wypadek. Żeby mi tutaj nic złego nie chciało przejść. Bo jakby mi coś złego chciało przejść, to kto zabrał moje schodki, nie? Mam tego kobla? Mam. No to już blokujemy jedno, drugie. Jak mi coś przejdzie, to nie przejdzie dalej. Nie zaatakuje mnie. Nie wiem, czy ci się nic starczy. Ha, idealnie. Patrzcie, nawet nie musiałam liczyć, żeby wiedzieć, że 10 starczy. No. No i tak jak myślałam, o jedno niżej, bo zahaczamy łebkiem. Zahaczamy główką, zahaczamy. A nie powinniśmy. O, nawet jeszcze o jedno bym mogła to zrobić, ale wtedy to bym musiała podnosić cały dach. A dejta pany spokój z takimi zabawami. Jak tam to moje? No żyje, żyje. jeszcze po coś miałam iść, tylko wiecie co, nie jestem w stanie sobie przypomnieć. A, właśnie, bo pisaliście, żebym sobie wygrała moda na mapę, tylko że ja nie chcę moda na mapę, ze względu na to, że to jest hardcore. Mamy grać jakbyśmy byli hardkorami, a nie jak pipy, które do domu nie potrafią wrócić, więc nope, nie będzie mapy. Nie będzie takiego pięknego, fajnego moda, który nam tak będzie ułatwiać życie. Znaczy, nie wiem po co to robię, ale mam potrzebę pobudowania z dyrta. Nie macie tak czasami, że bierzecie sobie dyrt i kopiecie? Ja tak często mam, tylko nie na odcinkach. To jest naprawdę wtedy bardzo takie, wiecie, odstresowujące, szczególnie jak jeszcze czekamy, aż nadejdzie noc, żeby położyć się spać. I jak coś tam się jeszcze przypala i człowiek nie ma co robić, no tak sobie może pochodzić, pociągać tego dyrta, polepić jakieś dziury. Zajebista sprawa. Lubię. Naprawdę. Znaczy, po części ściemniam, bo pierwszy raz wpadłam na taki pomysł. Ale powiem wam, że podoba mi się ta alternatywa wypełniania czasu. Dobra, chodźmy spać. Połóżmy się. O, świetnie. Gdzie tutaj jest jeszcze jakiś iron ore? O, tutaj jest i tutaj jest. Dobra, a tutaj mamy jakiegoś ironika? Nie mamy. No to podmianeczka, proszę Państwa, i szybkie spanko. I zabieramy się dalej za ogarnianie tych naszych fancików. Naszych fancików. Z naszej wyprawy do tego, no wiecie do czego. Ale to ja tutaj sporo dyrta będę potrzebować. No ale jak załatamy tę dziurę, to o ile bezpieczniej będzie. A wydaje mi się, że powinna mieć jakiegoś dyrta w ogóle w którejś z tych naszych pięknych, wspaniałych skrzyneczek. Tutaj nie ma. O, jest dyrt. To akurat był granit. Granit. No ale prawie dwa staki. No to tyle nawet powinno wystarczyć, żeby zakleić tę dziurę. No chyba, że źle postawię. Pyk. Patrzcie. Wiem, że to jest jedno... No ale chociaż dziury nie ma, tak? Nikt nie wpadnie, nie przestraszy się. O matko, to dziura, skąd ta dziura? Kuciaczki. Wiecie, że mam ochotę, wiecie co mam ochotę zrobić z kurczakami? Rozmnażycie. Teraz pójdę po nasionka, mam ich dużo. Mogę sobie kurczyczki porozmnażać. Tam mi się niech żelazko przepala. Niech się przepala. Gdzie są? Gdzie są kuciaczki? Nie mamy więcej? Tutaj mamy więcej. O, stak powinien starczyć. Stak to na pewno nie pójdzie. Ale gdybym zrobiła im... Nie, za mało mam jeszcze tych kurczaków, żeby zrobić im zagródkę. No, ale jak sobie zbiorę to... Dzień dobry. Jak sobie zbiorę jajka, to coś tam powinno mi się teoretycznie wykluć z tych jajek. No, może niewiele... O Jezus. Pyk, pyk. Pan z panią. 4 jajka mamy. Tutaj kolejne. Dobra. O, i są nowe młode kulciatki. Któraś jeszcze? Kurka chce? Aha, ta już jest też rozmnożona. O, jeszcze jedno jajeczko. Ej, no to z 5 jajek. Tak, moja droga, tylko nie mam z czym cię rozmnożyć, wiesz? Więc sorki, memorki. Ale kurczaczkownia nam się robi całkiem już taka, wiecie. Można myśleć nad tym, żeby coś tutaj zacząć już robić. I to wcale nie jest głupie. Już mam nawet pomysł, jak ich tam ściągnąć. To zrobić w takiej dziurce. I tutaj zbić taką dziurkę i tutaj postawić płotek, żeby nie przeskoczyły. I żebym ja mogła w nie wskakiwać, a one we mnie nie. Znaczy, no... Nieważne. Jajuszka zostawiamy. Iron zostawiamy. Słuchajcie, szykujemy się powolutku. Dobra, ekspika sobie weźmiemy. To mi się przyda, to mi się przyda, to mi się przyda. 29 chlebków mi się przyda. Torcze mi się przydadzą, jakiś cobblestone, jakiś stack kobla chociażby mi się przydał, ewentualnie dwa. To mi się przyda, jakby mi któreś coś podpaliło. Woda mi się nie przyda na pewno. Więcej jedzenia, dlaczego nie? Jak tam moje... Dobra, tylko ta tarcza, muszę tarczę wywalić, bo jest bardzo słaba. I zrobić sobie nową. Bo rozumiem, że mamy drewno. Widziałam, że mamy chyba. Tak. I to się robiło tutaj, tak? Gdzie jest ta tarcza, moi drodzy? O właśnie. O, dziękuję. O, pięknie. O, poproszę. Co, idziemy od razu do netheru? Próbujemy? No co, no próbujemy. Raz kozie śmierć, jak to mówią. Trochę się cyk, ale wejdźmy. Fuh. Aż się napiję. Mhm. Mhm. Jesteśmy. To teraz tak. Zatrzymam sobie, żeby sobie na spokojnie w netherze spisać koordynaty. Jakie mamy koordynaty? Minus 205 minus 205 na 74 na 6. Okej. Okej, okej. O Jezu, ale lapuje, o Jezu. No, trochę nam się tutaj wysoko zrespiło. I trochę naprawdę niebezpieczne miejsce na respawn. Aha. A najważniejsze, żeby się nie zacząć cikać z tymi czubkami. Znaczy, jakbym miała po prostu sam jakiś tutaj, wiecie, coś dobrego, fajnego, no to byłoby miło. Zawsze powiadam wam, że to mógłby być bardzo niebezpieczny skok. Ej, słaby ten nether mi się wy... O nie. Nie mam łuku. Au. A słyszę dziada. Gdzie badabadong. O, shit. I autentycznie w tym momencie nie mam jak stąd zejść. Ale za to niedziela. Ale za to niedziela, niedziela będzie dla nas. Dobra. Już myślałam, że ta lawa zacznie spadać na mnie, ale na szczęście nie. No, zrobię klocka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak, na wszelki wypadek, jakbym gdzieś skądś tamten, to będę widziała klocka. Dobra, tam nie ma przejścia. W tę stronę jakbym się przeszła, to będę miała co? Pewnie kolejne nic. Ale warto spróbować iść. Czy to jest... Nie, to nie jest twierdza. To by było zbyt piękne, słuchajcie. To by było zbyt piękne, gdybym tak od razu przy tym miała twierdzę. Znaczy, i tak bym do niej nie poszła, Bo jestem zbyt słaba w tym momencie i nie mam po prostu nawet żadnego łuku, ani strzał tym bardziej. Ale chociaż tak człowiek mógłby się, wiecie, delikatnie rozejrzeć po tym netherze. Zobaczyć, co tutaj się w ogóle będzie działo. Okej. Przejdziemy sobie. O, jedzenie, jedzenie, jedzenie. Ha! Dobrze, że mamy te chlebki. Kto był mistrzem w robieniu chlebków? Niech pierwszy podniesie rękę. Pierwsza. Hashtag pierwsza. O Jezus. Wysoko. Wszystko kuźwa wysoko. Aha, ta, no rzeczywiście, żebyś się nie rzeszał. Ta, oczywiście. No tak, ty też możesz się rzeszrać. Nie wiem, czy iść w dół, czy iść w górę. No niby trochę bezpieczniej, nie? Jak to się zejdzie trochę niżej, to już tak niezbyt wysoko, żeby spaść. Gorzej, jak będzie trzeba będzie wracać. Chciałabym się tam dostać, przedostać na drugą stronę. Jakoś tak w miarę bezpiecznie. Tylko coś czuję, że to mi się nie uda. Znając moje perspektywy i moje pomysły przejścia, to może się źle skończyć. No właśnie tak myślałam. Że zaraz będę robić ścieżkę z kobra. Co to jest? Kabelstone, dobrze. Niech będzie. Idziemy przed siebie. Przecież jak zginiemy, to zginiemy. Nie ma co, to już 6. odcinek, to normalnie pora prawie kończyć tę serię. Nie no, świruję. Ludziki. 100 odcinków z hardcora! Ostatnio, no jakiś czas temu. W ogóle czytałam o facecie, który grał sobie w Minecrafta na hardkorze. I miał chyba, nie wiem, 80 godzin przegrane? Nie, więcej. 8 lat grał w tego hardcora, słuchajcie. I zabił go jakiś tam mały mob. I to było dla niego tak szokujące przeżycie, bo on w hardcora grał 8 lat chyba. Masakra. Także ja już nie jestem mistrzem hardcora, wybaczcie. No ale... Dawać glowstone. Będzie świecić w domku ładnie, pięknie, ślicznie. No, a nie tutaj po netherach będzie świecić bez sensu. Pium, pium, pium. Dobra, ciemno się zrobiło, okej. To ten tego, no. Od razu przeróbmy sobie na świecące pyśki. I tutaj mamy ich 28. No niewiele, niewiele. Stamtąd przyszło, więc może gdzieś w tamtym kierunku. Gdzieś tam. Gdzieś tam. Gdzie podejdzie wzrok, tam pójdę ja. O Jezu, udało mi się zespać. Gdzie ty, tam ja. Ha! Tak cię lawo zrobię. Ła. Tak cię lawo zrobię. Nie będziesz już spływać, cwaniaro. Tego kwarca nie chcę. Nie ma po co. Nie potrzebuję kwarca. Kwarca. O, tutaj mamy jakieś śmieszne przejście. Zupełnie jakby gra chciała, żebym tutaj przyszła. Jakoś tak, nie wiem. Czy jeżeli tutaj... O Jezu! Miałam pytać, czy jeżeli tutaj spadnę, to czy umrę? Ale podejrzewam, że odpowiedź byłaby jak najbardziej... No tak. Dobra, tutaj jestem bezpieczna. Nie. O, nie. Cichuśko, cichuśko. Tak sobie przyjdziemy. O. Tylko kurde, mam problem, bo teraz... Aha, teraz jestem wysoko w... Wysoko. A nie mam jak zejść niżej. Ale ja sobie jakoś poradzę. To nie ma... No, tylko tak, bo mi się skończył kilof. No to zaraz mi się skończy. A ja mam tylko diamentowe, ale myślę, że diamentowe powinien wystarczyć. No, trochę nie przemyślałam tego. Okej. Okay. O Jezus Maryja, to było niebezpieczne. Dobra, tutaj sobie zaskoczymy. Tutaj jesteśmy na... Ała. Jesteśmy na dole. O matko boska, jakby było blisko. Jesteśmy na dole. Tutaj chciałam się dostać. Prawie. To jest kolejna magma. Tutaj sobie przejdziemy jakoś delikatnie, powoli. Bo tam widzę bardzo dużo glowstone, który na mnie czeka. I tak czeka i tak woła do mnie. Woła. Lociak, przyjdź po mnie. Przyjdź nad lawą po mnie. Ej, a tam jest w ogóle ten. Tam chcę iść. Tam chcę, albo nie, tam też chcę iść. Dobra, bez znaczenia, gdzie pójdę. A potrzebuję te mordy. Takie wiecie, te co są na dole. Bo będę potrzebować gdzieś zasadzić nasze brodaweczki, jak będę miała. A na niczym innym nie wyrosną jak na mordkach. Aha, ale ja już tutaj mogę sobie zeskoczyć na spokojnie. No i bojuczko. I tutaj mamy tyle mordeczek. Już sobie wyjdziemy na mordkową wyspę. Ała. I już zbieramy. Ile tych mordek? Z 20-30 zbierzemy. Myślę, że więcej nie ma sensu. Te brodawki też szybko rosną, no ale po co taką wielką farmę tych brodawek robić? Gdzie są te tutaj? Są sandy. 11, 12, 13, 14, a 15, 16. Byle żeby tego małego gówna tutaj nigdzie nie było. No i tych gastów. Dobra, 22. Więcej nie bierę, bo oszczędzam kilów. Ale te magmowe... Ach, kurde. Wiecie, o co chodzi. Jak na to się nadepnie, to parzy. To jest genialne na jakieś takie, wiecie, pułapki na mobów, które chodzą sobie wokół domku. Rozłożyć to wokół domku i wszystko, co podajecie, się po prostu będzie palić. To jest genialne zabezpieczenie na hardkorze. Tylko najpierw trzeba przeżyć do netheru. Ale też z drugiej strony boję się, że za którymś z tych klocków jest lawa. No ale mimo wszystko weszłam w dziurę, nie? Okej, ile mamy? To jest glowstone, soul sand. Aha, magma block, 62. No to trochę więcej będę potrzebować niż 62. Tam jest więcej. I wiecie, co zrobię? Nie uderzę go, ale ja go... Nie! Ja dziada chciałam wepchnąć, nie! Przestań się palić! Nie! Okej. Zrozumiałam aluzję, nie wepchnę cię. Znaczy pewnie jakiś kuźwa odłamek mnie podpalił, tylko kurde aż tak. Powinnam była zginąć tam, no ale nie zginęłam, więc spoczko. O, jest. Dzień dobry Państwu. Ja to tylko po glowstone'a, nie mam zamiaru nikogo bić. Panie, odsuń się pan ode mnie! Ja już prawie zginęłam raz. Wystarczy mi wrażeń na ten odcinek. Autentycznie? Dzień dobry. A, coś czuję, że chyba nie jestem zbyt lubiana w tym netherze. Ale cóż bywa, nie trzeba być lubianym wszędzie. No i tyle. To macie do powiedzenia? Dzień dobry. O, dzień dobry. Wszystko? Dajcie mi. Wszystko. Oj, tutaj. Kolejny stak. Mamy kolejny stak do oświetlenia naszego domku. 45. Proszę Państwa, 45. To normalnie jak 22. 22. Ty głupia jesteś, wiesz? Ty po prostu padłeś. Ho. Dobra. Ale to by wypadałoby iść z jednej strony gdzieś dalej, ale z drugiej wracać, bo mam tylko 1 kilo do tego diaksowy, który wykorzystuję na to, żeby kopać kuźwa ten czerwony pierdzielnik. O, dobra, trudno. Najwyżej zrobię live'a, gdzie będziemy się dostawać do domu kopiąc łapką. Słyszeliście? Tam gdzieś cave'a słyszałam. Wiem, że tutaj nie ma cave'ów, no ale... misklik. A, dobra. Dla bezpieczeństwa zróbmy to tak. Znaczy o tyle, o ile to się jeszcze jakoś w miarę szybko rozwala. Myślę, że gorzej by było z innymi blokami, gdybyśmy spotkali na drodze. Ło! Nie. Oh shit. Czy to są te małe? Tak, to są te małe. Gdzieś tu chyba, no właśnie, lawę widziałam, że płynie, więc wolałabym ją jednak ominąć mimo wszystko. O jedno dalej, albo o dwa. Już miałam miłe spotkanie z lawą, dziękuję za to. Oj, dziękuję, dziękuję, dziękuję. 22 chlebki. Siema małe, no cześć. No siema. Nie. Udam, że gnoja nie słyszałam, nie? Udam, że go nie słyszałam. Udam. Muszę teraz mówić po cichu, żeby mnie nie usłyszał, bo jak mnie usłyszy, to przyjdzie po mnie dziabonga. A jak dziabonga po mnie przyjdzie, to jestem skończona. Tak, no jeszcze tego mi brakuje. 2, 3, 4, 5. O, jest. Pik, pik, pik. Dzień dobry, Boże, ile szczęścia. Ileż to szczęścia zagościło w mym sercu. Ach, znowu ziewa mi płacze. Ileż to szczęścia napotka jeszcze dziś mnie. Czy zdobędę jakąś twierdzę? Oj, nie wiem. Dobra, zbieramy kryształki. Idziemy dalej, idziemy dalej. Idziemy dalej. Idziemy. Zróbmy sobie miejsce. Tak, o je, o glowstone, ale jesteś super glowstone, w ogóle tak świecący, w ogóle najzajebistszy na świecie glowstone! Uff, musiałam. Ciekawe, czy przeskoczę. No, to było ryzykowne. A jakby mi się sprint nie włączył? To by było bardzo ryzykowne. Serio mam tylko 17. Podejrzewam, że braknie, żeby przejść na drugą stronę. Ale kto nie ryzykuje, ten nie przechodzi na drugą stronę. Tak czy nie? Oczywiście, że tak, lociaku. Jesteś najbardziej mądrą osobą na polskim YouTubie. Juhu. Dobra, 49. Powinno styknąć. A, zejdźmy niżej. Będzie jedna kratka niżej do spadnięcia i być może ta jedna kratka różnicy uratuje nam życie, ponieważ mam zamiar skoczyć tam właśnie. No chyba, że coś przyjdzie i mnie walnie i spadnę do tej lawy, która jest pode mną, więc byłoby w miarę nieciekawie. A na szczęście telefon mnie żaden nie wystraszy, żebym puściła shift, bo wyłączyłam dźwięki. Haha. Taka jestem cwana. Taka mądra. Taka. Dobra. Mam za mało życia, żeby skoczyć. Czekajcie. Amciu. Dobra. Możemy... dzień dobry. Jak już widzę takie dobroci tutaj, to nie mogę się opanować, żeby nie wziąć. Pyk. Gorzej, jak mi gdzieś tutaj coś wyskoczy. Jakaś lawa. Aha, słyszę gnidę. Oj, słyszę gnidę. Oj, słyszę. O. No, oj, słyszę gnidę. O, to wredne takie białe coś. Co wszystko... Oj, nie, dwa są. Nie żyję. I'm dead. Nie żyję. Ja już nie mam po co chodzić, nie żyję. Przecież ja nie mam ani łuku, ani strzał, ani nic. Nic, kompletnie. Ja tego nie przeżyję. Ja już mogę kończyć serię. Dziękuję Wam za serię. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę. Kończę ten odcinek. W następnym będziemy dalej buszować i próbować przed tymi dwoma panami. Także trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć.